Dzień dobry, zapraszam na specjalne wydanie programu Szkoła Plus Ekstra. W dzisiejszym odcinku opowiemy o wizycie w Cholerzynie, gdzie mieści się Zakład Pracy Impost. Co produkuje się w tym zakładzie pracy? Produkuje się tam paczkomaty. To takie specjalne pudełka, gdzie się odbiera paczki lub je się wysyła. Czy kiedykolwiek korzystałeś z paczkomatu Impost? Ja nie korzystałem, ale moja mama ciągle zamawia zakupy i trzeba odbierać te paczki. Czy chciałbyś w przyszłości pracować w firmie Impost? Tak, jest to bardzo ciekawa praca. Zobaczyłem tam dużo ciekawych urządzeń, które bardzo mi się spodobały, więc gdybym tylko miał okazję, to tak. Jesteśmy na miejscu, jesteśmy w Centrum Technicznym Cholerzyn i na warsztatach, które organizuje Impost. Jak schodzicie, powiedzcie stop. Pierwsza osoba. Posłuchajmy, co najbardziej podobało się uczniom klasy 4C. Mi się najbardziej podobało w tym poście to, że tu wszystko jest poukładane i wszystko ma tu swoje miejsce. I co zapamiętałem? Zapamiętałem to, jak otwieraliśmy paczkomaty i jak dostaliśmy upominki. Bardzo mi się podobało w tym poście, w zakładzie pracy Impost, że było dużo rzeczy i aplikacji. Tak samo było dużo takich wielkich maszyn, które robiły części. Najbardziej podobało mi się otwieranie i zamykanie paczkomatu. Nie, mi się podobało to, że otwierałeś mi paczki i że wąsiac nie podniósł na rękę. Mi się najbardziej podobało zamykanie i otwieranie paczkomatu. No i w ogóle po prostu jeszcze skanowanie. A mi się wszystko podobało, wszystko fajne, fajna wycieczka i ludzie się spodobali. Najbardziej mi się podobało to, że było bardzo dużo maszyn. Zwiedzanie było moim zdaniem fantastyczne, ale najbardziej mi się podobały ciągniki widłowe. Jak to tam się zwija. Mi się podobało wszystko to, że można było wszystko dotykać. Najbardziej mi się podobała ta cała wycieczka, a najlepsze było to, jak widzieliśmy, jak pracują te wszystkie maszyny. Dobra, ja jem dziękuję. Mi się najbardziej podobały szafki, zamykanie ich i otwieranie. Jeszcze mi się podobało skanowanie różnych rzeczy. Najbardziej podobało mi się to, że był to prawdziwy zakład pracy, a nie było to wszystko przystosowane pod turystów. Było bardzo genialnie, bardzo mi się podobało wkręcanie tych śrubek, jakby ich nie wkręcaliśmy, ale strzelaliśmy z takiego pistoletu. Mi się najbardziej podobało otwieranie paczkomatów, czy zamykanie i również skanowanie kodów paczkomatów. W imieniu firmy Impost chciałam bardzo podziękować za wizytę, było nam niezmiernie miło gościć wszystkich uczniów, jak i kadrę nauczycielską. Mam nadzieję, że wiedza przekazana dzisiaj w formie praktycznej zostanie z Wami na dłużej i będziecie przyswajać ją dalej w tej samej formie, czyli w pełnej uśmiechu, zabawy i energii. Było niezmiernie przyjemnie patrzeć na Was, jak wkręcaliście nity, zdanie otwieraliście skrytki, jak mogliście fizycznie zeskanować paczki i przy okazji nauczyć się o tym, jak sobie porządkować biurko i usprawniać życie i udoskonalać na co dzień. Zapraszamy, cześć. Dziękujemy pani Aleksandrze Klimek, mamie Uli, za zorganizowanie tak wspaniałej wycieczki.